Gmina miasta Radomia otrzymała największe w kraju dofinansowanie w kwocie 30 milionów złotych jako gmina na jeden projekt. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w mieście zostanie przebudowany wiadukt łączący ulicę Żeromskiego z Lubelską. Budowa wiaduktu ma potrwać 2 lata. Ma on po modernizacji służyć jako peron przesiadkowy z perona kolejowego. Na górze mają być 3 pasy. Jeden z pasów dla busów, które będą przewozić pasażerów na lotnisko. Mają być też tutaj wybudowane schody ruchome i windy po to, żeby pasażerowie przyjeżdżający koleją do Radomia mogli wysiąść na peronie lotnisko i na lotnisko wygodnie dojechać. Powiat radomski otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 16,5 miliona złotych. Samorząd 14 milionów złotych chce przeznaczyć na kolejne etapy budowy szpitala w Pionkach. W sumie w drugiej transzy do gmin i powiatów z subregionu radomskiego trafiło 131 milionów złotych. W pierwszym rozdaniu było to około 100 milionów złotych. Marzenie chyba wielu pokoleń mieszkańców Pionek, ale nie tylko. Wspieramy po raz kolejny dużą transzą pieniędzy, ponad 14 milionów trafi do szpitala w Pionkach, trafi do innych lecznic, do Kozienic. Przypomnijmy, że w tym roku z początkiem września do kasy miasta właśnie w ramach drugiego rozdania z Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły 22 miliony złotych. 52 miliony złotych, które trafiają do Radomia, to nie są małe środki finansowe. Projekt jest niezbędny w kontekście wkrótce uruchamianego portu lotniczego Radom imieniem bohaterów czerwca 1976 roku. Podczas pierwszego rozdania w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie otrzymały wszystkie samorządy w Polsce. Mogły je wydatkować na dowolne cele. Druga edycja wymagała sprecyzowania działań, na które mają zostać przeznaczone środki. Pieniądze w regionie otrzymał nie tylko Radom. Jedlińsk otrzyma 2 miliony złotych. Dostają takie gminy jak Ciepielów, Solec nad Wisłą, jak Rzeczniów, jak oczywiście Gust i wiele innych gmin. Staramy się, żeby tak zwane określenie zrównoważony rozwój był realizowany w praktyce. Dostało dofinansowanie miasto Radom, ale również inne gminy, chociażby Wyśmierzyce, Iłża, Odrzywą, czy chociażby Jastrząb w powiecie szydłowieckim. Sumarycznie w skali kraju do tej pory w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych wypłacono polskim samorządom 12 miliardów złotych, w tym ponad 130 milionów złotych dla samorządów ziemi radomskiej. Są to pieniądze przeznaczone na inwestycje, więc mamy nadzieję, że samorządowcy z regionu radomskiego będą potrafili te pieniądze wykorzystać na inwestycje, a nie na wydatki bieżące, bo na wydatki bieżące ich po prostu przeznaczyć nie można. Premier ogłosił trzeci nabór wniosków o wsparcie dla samorządów w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorządy mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje. Wnioski można składać drogą elektroniczną do 28 grudnia tego roku.